wszystkie sprawy. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Budżet na rok 2020 został uchwalony pierwotnie jako budżet zrównoważony. I to z całą pewnością był absolutnie sukces rządu, bo nawet jeśli to zrównoważenie było wynikiem pewnej inżynierii finansowej, bo było, to nie jest przecież tajemnicą, to nawet doprowadzenie do tego w ten sposób jest pewnym osiągnięciem, które trudno było zrobić poprzednim rządom. Natomiast problemy zaczęły się w trakcie realizacji tego budżetu. One były częściowo niezawinione, ale częściowo zawinione przez rząd i o tym chciałem powiedzieć. To, co się stało wiosną zeszłego roku, czyli koronawirus, który dotknął cały świat, było czymś, co wywróciło w ogóle światową gospodarkę do góry nogami. I to też nie jest nic dziwnego. Wszyscy wystraszyliśmy się. Strach jest czymś naturalnym. Nawet jak ktoś ogląda horror i wie, że to tylko film, jeśli jest jakaś scena mrożąca krew w żyłach, to się wystraszy. To jest naturalny odruch. Ale po tym pierwszym odruchu i tu działania rządu wiosną ubiegłego roku też w pewien sposób były racjonalne, bo reagował tak, jak się reaguje, bo trzeba było jakoś z tym walczyć. Natomiast i wtedy rzeczywiście starano się także wprowadzić tarcze, to wszystko naprawdę w miarę działało. Nawet jeżeli były ubytki w gospodarce, reagowano w sposób właściwy. Niestety, gdy już zorientowaliśmy się, a wszyscy się zorientowali, że koronawirus, cała ta epidemia, która dotknęła świat, jest czymś, z czym musimy nauczyć się żyć, to dalsze reakcje już były kompletnie nieracjonalne. To, co robiono na świecie i w Polsce także, od września ubiegłego roku, było czymś pozbawionym logiki. Niestety, to, co rzekomo robiła Rada Medyczna, dzisiaj już wiemy poprzez wyciek tych mediów, i to żadni Rosjanie te media wypuścili, tylko nasze służby grające wewnętrznymi frakcjami, powiedzmy to wprost, bo jakby Rosjanie się wkradli na te skrzynki, to by do dzisiaj je monitorowali i nic by nie ujawniali. Dzisiaj już wiemy, że ta tarcza tak naprawdę wtedy nie działała, a podejmowano decyzje zupełnie nierealne, bo zamykanie poszczególnych branż, takich jak branża fitness, branży hotelowej, robienie jakichś dziwnych przepisów, że w hotelu może być co trzeci czy co czwarty pokój tylko czynny, tak jakby trzy pokoje puste powodowały to, że ten wirus się nie transmituje między nimi. To wszystko były działania nieracjonalne, powodujące określone straty w gospodarce. One były te straty umiejętnie, w pewien sposób, dzięki polityce Narodowego Banku Polskiego, niwelowane, bo Narodowy Bank, i tu się troszeczkę odniosę również do Narodowego Banku Polskiego, zachowywał się tak jak wszystkie banki centralne, drukował pieniądze. Robił to dosyć sprawnie. I za to trzeba bank pochwalić, no bo jak wszyscy drukują, to też nie możemy być tacy, którzy nie drukują. Natomiast za co jeszcze trzeba pochwalić Narodowy Bank Polski? Bo robi coś, czego inne banki nie robią. Broni jednak polskiej gotówki. To, co mamy na świecie dzisiaj, to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna, bo się próbuje wyeliminować gotówkę, zabierając nam wolność. Zabierając nam wolność. Są pewne wątpliwości co do polityki stóp procentowych prowadzonych przez NB, bo ja doceniam to, że się dzięki temu broni pewnego nacisku kredytowego, ale to także dewaluuje nasze oszczędności. I tak naprawdę my dzisiaj mamy, biorąc pod uwagę inflację, ujemne stopy procentowe i każdy, mając oszczędności, traci. Zwracam także uwagę, że cele inflacyjne, jak mówił pan prezes, profesor Glapiński, te zewnętrzne, które są, to jednak bodźce powinien bank brać pod uwagę, a nie mówić, że one się zdarzyły, bo to, że za emisję płacimy, wszyscy wiemy. Reasumując, koło Polskie Sprawy będzie przeciwko absolutorium za wykonanie budżetu państwa, natomiast mimo pewnych zastrzeżeń pozytywnie oceniamy sprawozdanie Narodowego Banku Polskiego, który w tej trudnej sytuacji rzeczywiście wspierał naszą gospodarkę, ale zwracam jeszcze, i to już ostatnie zdanie, na jedną rzecz, którą trzeba uregulować, bo polskie państwo nie powinno udawać, że jakichś spraw nie ma. Jest problem kryptowalut. To musi być kwestia, i to jest wyzwanie dla Narodowego Banku Polskiego, dla nas również, które powinniśmy normalnie uregulować, a nie udawać, że tego problemu nie ma, bo w tej sytuacji, która się dzieje, ludzie uciekają w tego typu rozwiązania i musimy
pomóc wszystkim, aby to było robione w sposób racjonalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi.